pomysł został przeze mnie wymyślony. Miały to być samoloty, jakieś nawiązanie do samolotów RAF-u, dlatego na ciągniku są, można powiedzieć, szczęki. Tylko te dwie dziewczyny. Zostały prawa autorskie przez francuskiego rysownika wykupione. Zastrzeżone. To jest to po prostu nasz pomysł, można powiedzieć, nasza wizja, żeby samolot fajnie wyglądał i się wyróżniał w tłumie. Tu wszystko na dole, co metalowe, zostało areografem pomalowane. Plandeka, jedynie plandeka, to jest po prostu nadruk. To jest Scania 540. Samolot został przez nas zmodyfikowany, pomalowany areografem Unikiego 4 Design. Mniej więcej całego zestawu czas malowania wynosi 3 do 4 miesięcy. Wnętrze kompletnie zostało zmienione, wyłożone skórą w dwóch kolorach. Plastiki zostały pomalowane. Na początku ja powiedziałem malarzowi, co bym widział na tym samochodzie, żeby było pomalowane, w jakim stylu. On to przelał na papier, zrobił projekt. Ja to zaakceptowałem i zostało to pomalowane na samochodzie. Wyszło tak, jak powinno, tak, jak było zaplanowane.